bardzo mocno współpracuje. Powiem za nas naprawdę dużo ciekawych rzeczy z pola walki. I na pewno będziemy mieli okazję zadać do niego kilka bardzo ciekawych pytań. Dzień dobry, fajnie. Teraz odpowiedź na ten problem techniczny. Ja chciałem Państwu pokazać film, jak komputerowy, trzymiesiowy film, jak funkcjonuje szpital polowy w bazie gazu w Afganistanie, jak to wygląda, czy służb dawnego, jak one są patrywane, co się tu dzieje. Nie mogę tego puścić, bo nie ma tutaj głosu, więc ci, którzy są zainteresowani, możemy to puścić na laptopie w trochę mniejszym gronie, to jest to na końcu. Proszę Państwa, tak jak już Wolek powiedział, ja od kilkunastu lat zajmuję się wojskiem, od kilku lat zajmuję się medycyną pola walki. To mnie bardzo interesuje. Medycyna pola walki jest bardzo ciekawym tematem, dlatego że to jest absolutnie inna rzecz niż medycyna cywilna. Jak karetka pogotowia przyjeżdża do wypadku, to pierwsze co robią ratownicy, to oświetlają cały teren. Rozkładają cały sprzęt, udzielają pomocy rannemu, pakują go do karetki, odjeżdżają do szpitala. Na polu walki, jeżeli dzieje się to w nocy, należy zachować reżim światła, nic nie widać, ratownik działa absolutnie po łasku. Pokażę Państwu potem, jak szuka ratownik ran po łasku w całkowitej ciemności. Reżim werbalny, nie można głośno mówić. Przede wszystkim ratownik udziela pomocy tylko wtedy, jeśli wcześniej pokona przeciwnika. Mówi ratownicy pola walki, mówią zawsze najlepszą ochroną, najlepszą medycyną jest wyeliminowanie przeciwnika. To tylko na filmach. Marusia w czterech pancernych biegła pomóc rannemu i pod świstem kurmu go ratowała. Realnie jest tak, że nie wolno ratownikowi pod kratem kur nieść pomocy innemu, dlatego że z dwóch powodów. Po pierwsze, zabity ratownik jeszcze nikogo nie uratował. I po drugie, ranny ratownik to jest kolejna osoba do ratowania. Ratownik ma też taki problem, że najważniejsza jest misja do wykonania, a nie człowiek. Więc jeżeli dowódca mówi, stary, nie możesz ratować, idziemy dalej, to żołnierza rannego należy transportować, ale nie można udzielać pomocy. Jeżeli cel misji jest ważny, nie można wezwać śmigłowca medewaku, ratownictwa medycznego. Najpierw trzeba wykonać misję, do którego wykonujemy. Takie są zasady. Brutalne. Ale powiem Państwu, bo pole walki, a drogi, ulice, nasze mieszkania w kraju różnią się dramatycznie, ale powiem Państwu też o pewnych wspólnych rzeczach. Ratowanie to jest zawsze wyścig z czasem. Krwotok masywny, czyli uszkodzenie tętnicy, szczególnie tętnic nowej, tętnicy nowej, oznacza, że każde uderzenie serca wywala na zewnątrz około 40 ml krwi, taki kieliszek krwi. 1,5 litra krwi, człowiek jest wykrwawiony, 3 minuty, jeżeli nie udzielimy rannemu pomocy, który ma urwaną nogę, przebitą tętnicę. 3 minuty, jeżeli nie udzielimy pomocy, a się wytrwa. Już zejdzie. Pamiętacie Państwo taką historię, może przed roku lub dwóch, kiedy wszyscy się śmiali z przypadku, może nie wszyscy, ale spora grupa się śmiała, z newsa podanego przez nasze media, Bóg zagryzł wędkarza. Była taka historia, Bóg zaatakował wędkarza. Jak się okazało, trochę sprawdzałem, to wędkarz zapędził bobra w takim, że Bóg nie mógł już uciekać, zaatakował, wędkarz miał pecha, bóbr ugryzł go w nogę, przegryzł mu tętnicę. Gdyby wędkarze, którzy byli obok, udzielili pomocy, zatamowali krew, wędkarz by żył. Niestety, przez 3 minuty nie potrafił tego zrobić, wędkarz zmarł. Niedawny przypadek w Krakowie. Kibice, potyczka, jak zwykle wśród kibiców. Jeden z kibiców dostał nożem w klatkę piersiową. Jego koledzy próbowali go zatamować krwotok. Próbowali szalikiem, nie udało się, kibic się wytrwalił. Gdyby ci kibice
kibice znali już postawy ratownictwa Pola Walki, to powiedzieli, że nie szalikiem tym wychłania, tylko zwykłą reklamową, taką jak jedna osoba kończycie. Czymkolwiek, co nie przepuszcza płynu, wystarczy mu przycisnąć, czekać na pogotowie, być może tylko na górze. Tyle przy długiego wstępu. A ja powiem wam za chwilę, jak odpowiem takich przykładach, być może oprócz tego sobie poopowiadam o fajnej, o ciekawej historii, to co może się jeszcze przydać, kiedyś mam nadzieję, nie może się przydać. Jeżeli ktoś będzie miał pytania, bardzo proszę od razu je zadawać, tak jak nie powiem. Proszę, historia medycyny jest stara, historia medycyny wojskowej jest stara jak świat, ponieważ znamy dokumenty, znamy wyniki wykopalisk z czasów faraona, gdzie widać, jak ówcześni kierunkcy opatrywali bardzo skomplikowane już rany czaszki. Homer opisywał przypadki ratowania ludzi na polu walki. Antyczni medycy mieli bardzo rozwiniętą technikę ratowniczą. Potrafili ratować ludzi, którzy mieli skomplikowane rany głowy, potrafili wyciągać groty, strzał z ciała. Najczęściej przepychali po prostu na drugą stronę, bo można było wyciągnąć. Potrafili udzielać pomocy przy amputacjach urazowych. Amputacja urazowa to nic innego niż takie odcięcie ręki lub nogi. Ale o antyku możemy mówić długo, natomiast ja bym chciał zacząć przejść od razu do Kurwaldu, to jest tematem od Kurwaldu do Afganistanu. Średniowiecze w krajach islamskich, średniowiecze medycyna średniowieczna w krajach islamskich charakteryzowała się bardzo wysokim poziomem. Niestety w Europie medycyna całe średniowiecze to był okres niestety zastoju, zapaści i ciemnoty. I medycyna stała na niskim poziomie w średniowieczu. Natomiast bojowano często i od małego ludzi to są ilustracje z podręczników dla adeptów sztuki rycerskiej. Od małego kandydatów na rycerzy uczyło się jednego. Pierwszym ciosem należy obalić człowieka, drugim ciosem dobić. No nie wiem, jakby za pierwszym razem można to zrobić, ale to nie się nie zawsze udawało. Dlatego pierwsze wyeliminowanie spowodowanie szoku przez amputację urazową ręki, drugie uderzenie. To było jedno z najczęstszych uderzeń. 80% ran zadawanych na średniowiecznych polach bitew to była rana mieczem pod kątem atakującą szyję. Praworęczny rycerz uderzał w szyję, przecinał tętnicę. Do dziś ta rana, do dziś przecięcie, do dziś taka rana powodowana wtedy przez miecz jest nie do ratowania. Człowiek po sekundzie traci przytomność. Tutaj widać na obrazkach z epoki sposoby zadawania ran. Więc albo broń obuchowa, miecze, broń sieczna, piki. Albo zadawano rany, albo były to rany cięte, amputacje urazowe lub na tyle głębokie rany, które powodowały śmierć niekiedy w ciągu kilkunastu sekund. Rany tłuczone, zadawane maczugami, obuchami, wszelkiej maści tępymi narzędziami powodowały bardzo skomplikowane złamania. W końcu piki, wszystko co było ostre i długie, powodowały rany przeszywające. Tutaj widać średnio wieczną walkę. Oto też specyficzny sposób walki. Już taki uchwyt zbrojny metalowymi elementami zbroi powodował zmiażdżenie
innego we współczesnej nomenklaturze to byłoby zdarzenie masowe. Mamy mnóstwo rannych, którzy mają na tyle obrażenia wielonarządowe, to znaczy albo są poprzebijani pikami, a jeżeli przeszli przez pierwszy szereg, to będą albo pocięci mieczami, albo będą mieli rany tłuczone mężczone. Ci, którzy spadali z koni, mieli jeszcze dodatkowo deptani przez konie, więc każdy z tych rannych miał obrażenia nogi, wielokrotne. To w praktyce nie było, taki ranny nie miał szans przeżycia. Zresztą w średniowieczu została prosta, ranny się nie bierze. Nie bierze się jeńców, ranny się dobija. Jedynym wyjątkiem byli ci, którzy mogli zapłacić za uwolnienie, czyli jeżeli się brało jeńców, czy było rannych, to tylko tym, których można było Pechowca od razu się pozwalało wyciągnąć ducha. Bitwa pod Grunwaldem, znowu proszę zobaczyć, to była chyba najlepiej Brenna Hartwa. To jest jedyny film, w którym można zobaczyć taką prawdziwą walkę średniowieczną. W tumulcie i można zobaczyć te rany, które zadawali sobie ludzie nawzajem, ponieważ wszystkie, szczególnie starsze filmy, pokazują ten brutalnej rzeczywistości. Tutaj w średniowiecze, XVI wiek, medycyna się zaczyna rozwijać. Tutaj widać taką scenkę rodzajową, usuwanie człowiekowi grota strzału z klatki piersiowej. W praktyce to trochę tutaj artysta trochę pofantazjował, bo w praktyce na przykład nie siedziałby sobie na takim zgelku, tylko przerzucał, jeśli by był przytomny. Rzucał mi się z wolu. Stosowano specjalne następności rurki, które próbowano włożyć fragmenty strzały w tym ciele i wyciągnąć całość. Niekiedy się udawało, najczęściej nie. Bardzo popularne od starożytności do XVI wieku było przyrzeganie czyli kamowanie krwotoków za pomocą rozgrzanego metalu, który spajał komórki i powodował, że krwawi nie ustaje. Przyrzeganie, do dziś są stosowane. I polewanie wrzącym olejem. Ktoś sobie wymyślił, że jeżeli możemy takim gorącym metalem powstrzymać krwawienie, to jak polejemy wrzącym olejem, po prostu robimy to szybciej. Powiem polega na tym, że i przy na większej powierzchni szybciej udzielimy pomocy. Powiem polega na tym, że przy przyrzeganiu to się jeszcze sprawdzało, przy polewaniu wrzącym olejem wrzący olej powodował matrycę komórek, a matrica powodowała zakażenia i taki rany schodził. Przyrzeganie stosuje się do dziś, nawet na polu walki. Dlatego, że nasi żołnierze w Afganistanie mają jeden z opatrunków, który może być używany tylko w sytuacjach bardzo wyjątkowych. To jest opatrunek, w którym są związki chemiczne po nałożeniu na ciało, która jest wysoka temperatura i nie ma nic innego, jak właśnie następuje przyrzeganie. Przyrzeganie powszechnie stosowano do czasu, aż pan Paré operując w czasie jednej z bitew miał problem, ponieważ było tylu rannych, że zabrakło oleju. Zabrakło oleju, więc nie mógł udzielać pomocy i przestał jej udzielać. I okazało się, że następnego dnia, że ci, którzy byli polani wrzącym olejem, ich rany robili się zdecydowanie gorzej niż ci, którym pozostają sami sobie, tylko im te rany obmyto. Od tego momentu nie stosuje się już wrzącego oleju. Absolutny przypadek. Gdyby tego oleju nie zabrakło, być może już przez ileś dziesiąt albo set lat, gdzie byliby katowani i polewano by im wrzący olej. Wojny napoleońskie, proszę Państwa, prowadziły rewolucję w medycynie polatarki. Otóż wiele sprytnych francuskich medyków wymyślił sobie, że
Skonstruowano specjalne wozy, ale tylko do wożenia rannych i rannych zbierano w takich miastach, bo do dziś obowiązuje zresztą taka zasada, że rannych się zbiera w poszczególnych miejscach, mówimy o regularnie wojnie na Afganistanie. Zbiera się w gniazdach rannych, tam podjeżdżają ambulanse, w tym wypadku były to furmanki, przewozi się je do szpitali na tylu. W czasie wojen napoleońskich rozwinęła się technika amputacji. Jeden sprawny chirurg potrafił wykonać do 200 amputacji na dobę. Jeżeli operacja trwała powyżej 10 minut, ranny nie miał szans przeżyć, więc należało się spieszyć. To była walka z czasem. Średnia amputacja trwała 7 minut 40 sekund. Rekordzista podjął kończynę 120 sekund. Robiono to wszystko na żywo. No i bardzo szybko. Więc chirurg musiał mieć kilku sanitariuszy, którzy przytrzymywali tego rannego, żeby on się, żeby on nie wierzył. Jak mówię o tym, żebyście Państwo zobaczyli, że to, co dzisiaj jest oczywiste, tak? Karetki, pogotowia, transportami, wymyślono to wojnie. W ogóle to wojna nadaje przyspieszenia medycyny. To pokażę na samym końcu, jak wojna, jak te nasze konflikty wpłynęły na rozwój medycyny cywilnej. Ale wojna zawsze nadaje, tak jak nadaje przyspieszenia technice, rozwojowi techniki, tak samo i medycynie. Wojna secesyjna, pierwsze masowe stosowanie staży taktycznej. Staża taktyczna to nic innego, proszę Państwa, niż opatrunek, opaska uciskowa. Do dziś najpopularniejszy sposób tamowania potoków wśród żołnierzy, opaska uciskowa, inaczej staża taktyczna. Każdy żołnierz ma przy sobie w Afganistanie, czy miał w Iraku, przynajmniej jedną stazę, a najczęściej powinien mieć dwie stazy taktyczne. Jedną, nie wiem, pokażę, a jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to mam taką stazę, w plecaku mogę pokazać. Pierwszy raz na masową skalę stazy taktyczne tamowanie potoków zastosowano w czasie wojny secesyjnej. W czasie wojen polskich pierwszy raz na polu walki zastosowano aparaty rentgenowskie. Tuż po tym, jak pan rentgen odkrył tajemnicze promieniowanie, które pozwalało nam prześwietlić i zobaczyć, co miało w środku wewnątrz własnego organizmu. W czasie wojen polskich te urządzenia były już przenośne. Proszę zwrócić uwagę, to już nie w szpitalach jakieś urządzenie nieruchome, tylko rentgen jako urządzenie przenośne. Jak najmniej zawodne, które można było przenosić, przewozić, czy było jak najbliżej pola walki. Wojny krymskie to znowu twórcze rozwinięcie tego, co za czasów Napoleona się zaczęło, czyli ewakuacji. No i wtedy się rozwinęły też opatrunki. To co się jest oczywiste, ale wtedy nie było takie oczywiste. Opatrunki zastosowano na masową skalę gips. Potem następnym razem gips na masową skalę stosowano w Hiszpanii. A teraz jest rzeczą oczywistą, że jak jedziemy i mamy cokolwiek uszkodzone, jakąkolwiek uszkodzoną kończynę, to nam raczej na pewno porządku gipsu, ale uszkodzimy w inny sposób. Pierwsza wojna światowa, proszę Państwa, pierwsza wojna światowa była szokiem z wielu powodów, między innymi z powodu masowości strat. Pierwsza wojna światowa, użycie gazów bojowych. To są tak zwani ludzie bez twarzy, kiedy gazami bojowymi, chlorem, gazem mostardowym i perytem atakowano linię wroga, gaz powodował fatalne obrażenia, utratę wzroku i powodował rany, które skutkowały później bliznami. Ludzie bez twarzy. Dla żołnierzy brytyjskich, którzy byli ranni w czasie I wojny światowej pod Londynem, stworzono specjalny szpital, właśnie szpital dla ludzi bez twarzy na 5000
tylko tym, żeby tych mężczyzn, którzy byli zdrowi i młodzi, ale byli fatalnie masakrowani twarzy z makabrycznymi bliznami, żeby ich doprowadzić do porządku. Zaraz pokażę, jak to wyglądało. Pierwsza wojna światowa to tak, masowe straty, tysiące ludzi, którzy byli dziennie ranni, tym trzeba udzielić pomocy. Udzielanie pomocy na pierwszym, nie na pierwszej linii, w sensie na pierwszej linii walczy już na samym froncie, ale w pobliżu, jak najbliżej frontu. Pierwsza wojna światowa to tak samo, pierwszy raz przetaczano krew na polu walki, ale jakby nie na pierwszej linii, na okopach, tylko jak najbliżej frontu, przetaczanie krwi od dawcy zdrowego, od zdrowego żołnierza, ciężko rannemu, tylko wytrwawiony. Akurat w ostatnich dni spędziłem w jednostce wojskowej komandosu w Grudnicu, gdzie za zatopnikami pola walki rozmawialiśmy o takim pomyśle, który zakwił w głowach naszych konstruktorów, bo wymyślili sobie panowie, że dron bardzo popularny ostatnio, że dronami będzie można dostarczać krew na pole walki i żołnierz tu będzie wytrawiony, dron dowiezie krew i on będzie mógł przetoczyć tą krew. To był taki ambitny pomysł naszych konstruktorów. Ratownicy skrytykowali, ponieważ nie mamy możliwości technicznej, żeby przetaczać krew na polu walki, szczególnie, że trzeba by wcześniej wykonać próbę, czy ta krew jest i była wstrząs, czy to jest okona grudna, bo to mąż, czy tak. Ale w czasie pierwszej wojny światowej wykonywano przetaczanie drzwi w pobliżu walki. I tu pokazuje skalę zjawiska. Bitwa, jedna bitwa. Zastosowanie czołgów karabinów maszynowych. Milion zabitych. 100 tysięcy rannych w ciągu dnia. Proszę Państwa, wyobraźcie sobie 100 tysięcy ludzi, którym trzeba udzielić pomocy. Pytanie, gdzie tych ludzi położyć? Gdzie ja nie udzielać pomocy, kto im ma udzielać pomocy? To nie tylko zabić urwaną rękę, nogę i położyć do szpitala. To potem trzeba tego szpitala rehabilitować. Trzeba go przede wszystkim trzeba przetransportować do kraju. Trzeba go rehabilitować. Potężne wyzwania. Pierwsza wojna światowa to była wojna pozycyjna. Miesiące spędzone przez żołnierzy w okopach, w grudzie, w błocie, w bakteriach. Przecież ci ludzie w tych okopach się załatwiali pewne niepotrzebne fizjologiczne, rzucali też jedzenia itd. Powodowało więc zgorzę okopową, tak zwane. Bardzo dużo żołnierzy miało zgorzę okopową, to było ci stopę okopową. Ogólnie martwice tkanek na stopach i wtedy też rozwinięto masowe usuwanie martwych tkanek, czyli to dzisiaj to zresztą stosuje, ale na szczęście nie mamy takiej skali, ani zjawiska. Jest teraz pierwsza wojna światowa, czołgi, okopy. Ci panowie są w maskach nie dlatego, że czekają na atak chemiczny, tylko to są maski nie chroniące przed gazem, tylko chroniące przed smrodem rozkładającym się ciała. Żołnierze na pewno ciężko prądu masowo chodzili w takich właśnie maskach, które broniły przed odorem rozkładającym się ciała, a tu jest zdjęcie. Współbitewnych po zakończeniu wojny zbierano szczątki ciała i to są właśnie błąka szczątki tych, którzy zginęli. I pierwsza wojna światowa. Co robić z tymi ludźmi, którzy byli fatalnie okaleczeni? Więc rozwinęła się medycyna estetyczna, ale robiono maski. Tutaj to jest maska nakładana na blizny. Protezy to jest rzecz normalna, natomiast maski, ale jednocześnie w czasie pierwszej wojny światowej wymyślono, opracowano podstawy chirurgii kosmetycznej. Proszę Państwa, jeżeli któraś z Państw zainteresowana chirurgią kosmetyczną, to podstawy tej chirurgii wymyślono w czasie pierwszej wojny światowej.
Wojskowi Światowi. Podstawowe zabiegi opracowano wtedy, do dziś są wojską. Właśnie po to, nie dlatego, żeby był ładniejszy, tylko żeby normalnie funkcjonować, żeby mógł pozbawić blizn, żeby mógł... Wszystko będzie zależeć od jako taki cudowny środek.
jednostka Wojska Polskiego, która powstała według etatu brytyjskiego. Na wzór i podobieństwo. Copy and Play rozwiązań brytyjskich. I to była pierwsza jednostka, która miała bardzo rozbudowaną służbę medyczną. Brytyjczycy bardzo dbali o służbę medyczną. I Brytyjczycy przykładali niesamowitą wagę do analizowania zdarzeń. To znaczy oni dokładnie sprawdzali, jakie są poprzednie etapy wojny. Jakie były najczęstsze rany, jakie leczono ludzi, z jakim skutkiem leczono ludzi. I bardzo szybko wprowadzono poprawki tak, żeby kolejni rany mieli jak najlepiej leczenie. I tutaj to jest na przykład apteczka na czoło. Co ciekawe, ta apteczka na załogi była montowana nie w środku czołgu, tylko na zewnątrz. To jest czoł Sherman, zwany zapalniczką, czoł z silnikiem benzynowym, zapalał się, bardzo szybko płonął, jedna szansa jak najszybciej wydostać się na zewnątrz. Nikt nie myślał, żeby z płonącego czołgu wyciągać jeszcze na tą apteczkę, bo cokolwiek ratować. Rannych żołnierzy i wyciągano ich, bo nie można było wejść do środka, żeby jedni popychali, drudzy wyciągali. Należało na specjalnych pasach ewakuować rannych. Jeżeli ranny był w szoku, się awanturował, bronił, to były specjalne ampułki z chloroformem. I najpierw tego rannego należało uspokoić, bo stracił przytomność i potem zreprowadzić. Ja się tutaj prześlizguję bardzo, bo mamy mało czasu, a chyba nie wiem, czy już nie przekroczyłem, ale tak się prześlizguję po takich ciekawych momentach historii medycyny pola walki. Korea i Wietnam, Amerykanie, dla Amerykanów to był jeden z takich ważnych egzaminów i nowego spojrzenia na medycynę pola walki. Korea i Wietnam to przede wszystkim szybka ewakuacja rannych z miejsca, gdzie się został ranny, do placówek zwanych MASH, polowych szpitali. MASH jest spopularyzowany przez brytyjski serial MASH. Kiedyś on był najpopularniejszy, nikt nigdy już nie pobije popularności tego serialu, dlatego że było bardzo mało kanałów telewizyjnych. Kiedy puszczano MASHa, to większość już przełączało kanały na MASHa. To był najbardziej popularny film w historii telewizji i tak jak mówię, więcej teraz kanałów, tym mniejsza szansa, że ktoś go pobił. Więc masz film, akcja dzieje się w małym szpitalu wojskowym, takim szpitalu położonym najbliżej pola walki, szpitalu pierwszego stopnia, gdzie śmigłowce przywoziły rannych żołnierzy. Ci ranni żołnierze byli opatrywani. To było takie pierwsze szybkie leczenie, pierwsze szybkie operacje, a potem byli przerzucani na wyższe stopnie ewakuacji. Korea, Wietnam. Tu najsłynniejsze zdjęcie z Wietnamu, ja to często pokazuję na naszych prezentacjach. To jest zdjęcie, które jest symbolem amerykańskiego bestialstwa w Wietnamie. Tu idą amerykańscy, tak to się najczęściej interpretuje, amerykańscy żołdacy biegną wietnamskie dzieci i ta dziewczynka naga, poparzona napalmem. To jest najbardziej antywojenne zdjęcie w historii wojny w Wietnamie, a prawda o nim jest taka, że ta wioska z tyłu została zbombardowana przez wietnamskie lotnictwo. Te dzieci są rzeczywiście poparzone napalmem, ale ci żołnierze z tyłu idą udzielić pomocy, więc akurat jest to antywojenne i oczywiście jest wydźwięk antywojenny, natomiast to tutaj nie, tymi złymi nie byli Amerykanie, nie nieśli pomoc tym dzieciom. Dla Amerykanów, proszę Państwa, to nie druga wojna światowa, Korea czy Wietnam, dzieciom mi się zdarza, że w Wietnamie się bardzo dużo nauczyli. Absolutną rewolucją dla medycyny pola walki w Stanach Zjednoczonych i przez to w całej światowej medycyny. To nie był Wietnam, tylko jedna operacja uwieczniona w filmie Helikopter w ogniu. Polecam, ci ktoś nie oglądał, bardzo realistycznie
zrobiony film, bardzo dobry film. Operacja w Mogadiszu w 1993 roku, kiedy Amerykanie mieli w wyniku tej operacji 19 zabitych, 73 rannych, jeden żołnierz został pojmany. Malezja, żołnierz malezyjski z sił ONZ-u, jeden zabity, 7 rannych, dwóch Pakistańczyków rannych z sił ONZ-u. Wśród Somalijczyków atakujących od 300 do 2000 zabitych, 3000 rannych, 21 jeńców. Taka była skala tego zjawiska, ale mimo wszystko tych 19 zabitych to był szok dla Amerykanów, dla amerykańskiej opinii publicznej. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że do czasów Mogadiszu Amerykanie, już kończę, do czasów Mogadiszu Amerykanie stosowali medycynę przeniesioną dokładnie z karetek pogotowia amerykańskich. I nie potrafili udzielić pomocy żołnierzom, którzy byli ranni na polu walki, których nie można było na szybko ewakuować. Przyspieszam teraz. To jest kadr z filmu Helikopter w ogniu. I kolejne bardzo ważne hasło dla medyków pola walki. Dobra medycyna to zła taktyka. Ci żołnierze udzielają dokładnie tak samo pomocy jak ratownicy z karetki pogotowia. Jeden sprawdza czy ten człowiek oddycha, drugi się pochyla i będzie go reanimował. A tam w tle są Somalijczycy, którzy mają świetne cele, bo obydwaj są dobrze widoczni żołnierze. Więc to, co w cywilu się dobrze sprawdza, niestety na polu walki się nie sprawdza. Po wojnie, po tej operacji Amerykanie wprowadzili nowe zasady, opracowali zasady TC3, czyli udzielania pomocy na polu walki, udzielania pomocy na etapie przedszpitalnym. Tutaj są zdjęcia z Wojskowego Instytutu Medycznego. Ten człowiek to jest ratownik medyczny z jednostki wojskowej komandosów. Jeden z dwóch Polaków, którzy w Stanach Zjednoczonych przeszedł 18-miesięczne szkolenie dla sił specjalnych amerykańskich. To było szkolenie z ratownictwa medycznego. To jest ciekawy człowiek na drugiej zmianie w Iraku. Kula trafiła go w hełm, przebiła go hełm, drasnęła tylko ucho. Chwilę później dostał postrzał w ramię, ale szybko z tego wyszedł i to teraz jest w wojsku. On prowadził to szkolenie. A tu pokazuje, minutka jeszcze. Tutaj to jest ratownik, który kilka zmian był w Afganistanie, Tomek Salnak z Wojskowego Instytutu Medycznego. Dlaczego on ma tak ręce? Dlaczego on ma tak palce rozłożone? Otóż, Państwa, to jest sposób sprawdzania, czy żołnierz jest ranny na polu walki. W dzień widać, gdzie on ma ranę. Ale w nocy, kiedy jest reżim światła, nie można oświetlić terenu, to ratownik sprawdza, robi tak zwane grabki. Sprawdza, zaczynając od kończy, czy nie czuje czegoś lepkiego. Jeżeli czuje coś lepkiego, to może być krew. Jeżeli może być krew, trzeba ją zatamować. Więc człowieka się skanuje takimi właśnie paluszkami, przejeżdża się po całym ciele, odwraca się, sprawdza się, tak często o tym młodzi ratownicy zapominają, żeby sprawdzić, czy nie ma na plecach. A? Jeżeli są rany, należy je tamować. To jest faza taktyczna, która służy do tamowania krwotoków skończyn. Tutaj już pokazujemy, jak będzie w przyszłości. Robot pirotechniczny tamuje krew ratownikowi. A tutaj jest, zobaczcie Państwo, ratownik ma na polu walki do dyspozycji latarkę z różnymi kolorami światła. Tego białego nie może użyć, bo jest reżim, zakaz stosowania białego światła. Może użyć światło czerwone i to jest rana. Może użyć światła czerwonego, ale może też użyć światła niebieskiego. To jest ta sama rana, ale tutaj widać stróżkę krwi, więc kolorem, jakim pracuje ratownik na polu walki, to jest kolor światła niebieski. Irak, Afganistan. Tutaj są żołnierze lekarze z naszego szpitala polowego w bazie Gazni. A tutaj, o tu jest taka ciekawostka. To, proszę Państwa, to jest ten szyna, usztywnienie, a to, proszę Państwa, to jest nic innego niż odłamki z miny pułapki, która została w nodze fachowca. To wszystko trzeba usunąć. Na polu walki najczęściej ludzie umierają z powodu tego, że nie zatamuje się im krwotoków skończyn. Później umierają z tego powodu, że nie potrafi się im
za udzielić pomocy, kiedy mają rany płuc. I najrzadziej umierają z powodu niedrożności trudnocechowych. Czyli jak ratownik przychodzi na udziela pomocy, to najpierw tam ujęć fotokie, dopiero później zajmuje się resuscytacją, zajmuje się udrażnieniem oddechu. I na sam koniec, proszę Państwa, jedna rzecz. Ja przez cały czas mówię o polu walki, ale pamiętajcie Państwo o jednej rzeczy, że te wszystkie doświadczenia z pola walki, w Polsce także, są przez cały czas przekazywane do służby zdrowia cywilnej. Stazy taktyczne, paski uciskowe, które były w wojsku, teraz na razie są na wyposażeniu tylko i wyłącznie lotniczego pogotowia ratunkowego, na takim obowiązkowym wyposażeniu. Myślę, że w przyszłości będą w każdej karetce pogotowia. Nowoczesne urządzenia do bardzo szybkiej diagnostyki, na przykład w szpitalu w Gazni, ustalenie próby krwi i sprawdzenie wszystkich parametrów płynów pobieranych z organizmu człowieka trwa dosłownie kilka minut. Są tam bardzo wysoko wydajne pompy do przetaczania krwi ludziom wykrwawionym. Są tam nowoczesne sposoby segregacji rannych. To wszystko jest przekazywane do cywilnej służby zdrowia. Więc jak ktoś mnie pyta kiedy, dlaczego, po co nam Irak i Afganistan, to powiem choćby dlatego, że dzięki temu, że mieliśmy misję w Iraku i Afganistanie, to nasza służba zdrowia, choć jest w opłakanym stanie, ale jest, proszę mi wierzyć, zdecydowanie lepiej funkcjonuje przy zdarzeniach masowych. Przy Wojskowym Instytucie Medycznym jest Mazowieckie Centrum Urazowe.